Odnalazłem mnie. Zaszedłem na cmentarz. Zabiłem wszystko. Pan Bóg był szablonem dla całego średniowiecza przez 700 lat. I jakoś nikogo to nie nudziło. Skąd właśnie ta fascynacja cały czas z tym tabu, tą religijnością, tematami, o których tak naprawdę nawet teraz ludzie niechętnie chcą rozmawiać? No ja nie wiem, czy nawet teraz. Ja myślę, że dopiero teraz, czy już nie chcą rozmawiać. Ale to, że ludzie nie chcą, to wcale nie znaczy, że ja muszę nie chcieć. Ja chcę i po prostu intryguje mnie zawsze to, co jest jakimś świadectwem człowieczeństwa w człowieku, a nie zwierzęceństwa w człowieku. I w związku z tym, że mam jakieś takie nieśmiałe poczucie, że dusza jest tym, co jest jakimś ostatecznym dowodem na istnienie człowieka w świecie zwierząt, to zajmuje się duszą, zajmuje się duchowością, zajmuje się nie tym, dlaczego człowiek idzie do łóżka, przepraszam, nie tym, że człowiek idzie do łóżka, tylko dlaczego człowiek idzie do łóżka, bo to wydaje mi się bardziej interesujące. Po prostu wydaje mi się, że gdzieś w tym naszym takim pędzie za wrażeniami całkowicie, powiedziałbym, doczesnymi, od czasu do czasu warto przystanąć i teatr może być takim miejscem, gdzie sobie fundujemy taką odrobinę refleksji. Mam też poczucie, że w tej palecie możliwości, jaką teatr sam sobą przedstawia, my nie mamy czego szukać w repertuarze, nie wiem, rozrywkowym, komediowym. No, wyręczają nas w tym inni. No. W związku z tym, po cóż mamy jeszcze mieć jeden dom ludowy tutaj? Wystarczy jeden dom ludowy na Białystok. A tutaj niech będzie teatr, taki przez duże T, teatr, który wymaga od widzów więcej, a przede wszystkim,
teatr, który chce zgromadzić tych widzów, którzy czegoś chcą się dowiedzieć na temat właśnie duchowości ludzkiej, może też własnej. I tyle. Ludzie gadają, że sobie przykład od was wzięli.